Clean is good, sanitized is better. Tomek, stawiamy pierwszy krok na drodze do finału, pokonujemy Unię Oświęcim. Chyba konsekwencją i żelazną defensywą to spotkanie dziś udało się wygrać. No w sumie te play-offy tak se grają zazwyczaj. Nie zawsze, ale dzisiaj po prostu od początku ten mecz se ukladal tak, že znovu graliśmy na jednu, dvě branky. Já bym pověděl niestety, bo myslel, že těch okazí bylo dużo więcej a to spotkání mohli jsme zahrát, povězme, więcej spokojně, jak by jsme dali tom třetím, čtvrtém branku, kde myslel, že byly okazie, ale to je z playoff, jak pověděl, my se teraz těšíme z toho, že dali jsme rady i máme, tak jak mluvíš, ten pierwszy punkt. Cieszy na pewno gra w przewagach, mimo że było ich więcej, to tak jak sobie porównałem te spotkanie do ubiegłego roku, przed rokiem tych przewag graliśmy w półfinału, ale było sporo, nie potrafiliśmy czasami w tercję wjechać, a dziś w tą tercję wjeżdżaliśmy i całkiem dużo z tych strzałów oddawaliśmy chyba. No dzisiaj po prostu był taki mecz, a ciężko mi, nawet nie wiem, czy możemy tutaj jakoś komentować grę sędziów, nawet ani nie chcę i wiem, że po prostu w tej lidze jest to strasznie niewyrównane. Jutro to może być zupełnie na odwrót. Dzisiaj po prostu mi się wydało, że byliśmy szybciejsi na tom lodzie i dzięki temu Unia si pomagała tymi blendami, ale tymi karami. I z tego wynikało to, że mieliśmy więcej tych przewag. Może naprawdę nie wiem, ciężko mi się to ocenia, ale na pewno się z tego cieszymy. No. Co twoim zdaniem było bardziej kluczowym elementem? Pierwsza, druga bramka, czy jednak początek meczu, kiedy Unia trochę mocniej ruszyła, wy to przetrzymaliście i później już ta gra układała się pod wasze dyktando? No myślę, że w każdym meczu, głównie w tym pierwszym, znowu, zaczyna się 0-0, jest właśnie nowa seria otwarta od dzisiaj, to myślę, że ten wstęp do tego meczu był bardzo ważny. I tak jak mówisz, my przetrwaliśmy ten początek i potem udało się strzelić tą pierwszą i drugą bramkę. No tam już ciężko powiedzieć, co zadecydowało, ale myślę, że na pewno wstęp do tego meczu, tak jak powiedziałeś. Tomek, na koniec pół żartem, pół serio. Było czyste konto przeciwko Podhalu, dziś znowu czyste konto. Co musisz zrobić, żeby w końcu złotego kasku się doczekać? No ja złotego kasku nie chcę. Właśnie od początku sezonu tak jak umówiliśmy z Wiktorem. Myślę, że Wiktor dal taką... Powiedział, że taką zasadę, z którą był doświadczony, bo ma takie doświadczenie ze swojej kariery, że bramkarzom się złoty kask nie dawa. A od tej pory jakoś myślę, że całkiem nam idzie fajnie. Także ja myślę, że ja se muszę skupić każdy następny mecz sam na siebie. Po prostu to, co mam w swoim zasięgu, to są tylko rzeczy, na które ja se muszę skupić. I złoty kask zostawiam chłopakom.